Jeszcze do najbliższego poniedziałku włącznie chętni do podjęcia działalności w polskim parlamencie mają szansę na złożenie w Państwowej Komisji Wyborczej zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych. Do chwili zamknięcia dzisiejszego wydania na liście zarejestrowanych znalazło się 57 komitetów. Większość z nich zamierza wystawić kandydatury zarówno do Sejmu, jak i Senatu, ale kilkanaście złożonych zawiadomień dotyczy tylko Senatu. Po zamknięciu rejestracji komitetów wyborczych kolejnym krokiem będzie rejestracja list kandydatów. To z tych dokumentów dowiemy się, kto ostatecznie podejmie trud kandydowania do parlamentu. Konkretne listy kandydatów do Sejmu przypisane będą do 41 okręgów wyborczych, natomiast do Senatu okręgów zgodnie z ordynacją wyborczą jest w kraju aż 100. Celem nadchodzących wyborów jest wyłonienie 460 posłów do Sejmu oraz setki senatorów. Tych ostatnich będzie dokładnie tylu, ile jest ustanowionych okręgów wyborczych. Oznacza to, że każdy z okręgów wyłoni tylko jednego reprezentanta do Wyższej Izby Parlamentu. Rejestracja list zamknięta zostanie 6 września. Wybory do parlamentu zaplanowane zostały na 15 października. Poprzedzi je kampania wyborcza, której zadaniem jest przekonanie każdego dorosłego obywatela posiadającego prawa wyborcze do wskazania jednego posła i jednego senatora.